Co? Co to jest? Ach, tu! Matko, Sam, co tu się wyprawia? Robiłam eksperymenty z napojami i wszystko się porozlewało. Sądząc po bałaganie, eksperyment chyba się powiódł. Su, nic się nie martw. Wszystko posprzątam. Doprawdy? Oczywiście. Naukowcy zawsze są odpowiedzialni za skutki swoich eksperymentów. Cieszę się, że jesteś odpowiedzialny. Dobrze się bawiłeś z napojami? No pewnie. Uwielbiam i eksperymenty, i napoje. Więc spodoba ci się mój pomysł. Zrobimy sobie własny dyspozytor na napoje, który będzie je wlewał do szklanek. Ach, świetny pomysł, Su. Pękam z radości. Dobrze, no to zaczynajmy. Przyjdź, jak wszystko posprzątasz. Ciężki los bycia naukowcem. Cześć wam. Chcecie zrobić z nami dyspozytorek z tektury? Myślę, że tak. Najpierw przydadzą się te dwa kawałki. Taki też. Taki w kształcie literki L. I... Cześć wszystkim! Spóźniłem się? Samą porę, Samuś. Wiesz, co dzisiaj będziemy robić? Pewnie. Czekaj, będziemy robić dom? Naprawdę robimy dom, Su? Można tak powiedzieć. Taki domek na napoje. Normalnie zamek. Mój własny zamek. Tylko dokończę, panie kasztelanie. Kto? Kasztelan. Tak się nazywali zarządcy zamków w średniowieczu. Podoba mi się. Brzmi majestatycznie. Chyba muszę się wczuć w nową rolę. Panie i panowie, oto ja. Kasztelan zamku z napojami i moja asystentka Su. Brawo, brawo. Dziękuję, dziękuję. Samuś, kasztelani wyglądali inaczej, ale ty jesteś uroczy. Dobra, póki co tak wygląda nasz dyspozytor. Ekstra, przejdźmy teraz do czołowej części naszej maszyny. Zaraz, czy sugerujesz, że ta maszyna ma twarz? Chodzi mi o przedni panel, gdzie wkłada się pieniądze i wciska przyciski. O, uwielbiam przyciski. Świetnie, to może zrobisz przyciski do naszej maszyny? Okej. A wy możecie subskrybować kanał. Każdy będzie miał jakieś zajęcie. Szef Sam. Mam tutaj kawałek tektury w rozmiarze 16 na 28 cm. I drugi 9 na 19 cm. Wycięłam to nożykiem. Ale uważajcie i nie bójcie się poprosić o pomoc dorosłych. Jest bardzo ostry. Potem wycinamy taki otwór na pieniądze. Napoje nie są darmowe, prawda? Musimy też zrobić otwór na przycisk. Skoro o przyciskach mowa, Samuś! Już je zrobiłem, Su! Dobra robota. Teraz musimy je przykleić do poprzedniego panelu. Ja to zrobię, Suzi! Dobra, śmiało. Cieszę się, że mi pomagasz. Ja w tym czasie narysuję 12 identycznych okręgów do następnego kroku. Su, gotowe! Zobaczmy. Świetnie, Samuś. Tylko, że... Co chcesz powiedzieć, Su? Nie wszystkie są na swoich miejscach. Tak? Chyba niektóre mi się pomyliły. Żaden problem. Poprawimy je później. Teraz musimy skleić te elementy. Coś nie tak, Samuś? Wyglądasz na smutnego. Bo pomieszały mi się przyciski. O nie! Głowa do góry, Samuś. Każdemu może się zdarzyć. Pewnie. Pamiętasz, jak Puszek włożył głowę w pudełko i nie mógł jej wyjąć? Racja! Dzięki, Su! Czuję się znacznie lepiej. Słuchajcie, jeśli zgadzacie się, że Sam jest świetnym pomocnikiem, dajcie łapkę w górę. Teraz wkładamy wykołaczkę w cylinder. Swoją drogą, ten patyczek ma długość 12 cm. Przykleję, żeby lepiej się trzymał. Wygląda jak sztanga. Taka malutka i leciutka sztanga. Rzeczywiście. Spójrz. Teraz włożymy naszą sztangę w kawałek tektury. O tak. Możecie też użyć papieru do pakowania. Samuś, mógłbyś... przynieść taśmę izolacyjną? Wow. Nie wiem, jak ty to robisz. Ale co? Czytanie twoich myśli? Tak. I wiesz, kiedy cię potrzebuję. Po prostu taką mam pracę, Su.
Ciekawe, czy tym razem też ci się uda. Co powiesz na to? Znowu mi imponujesz, Samuś. Obłóżmy sztangę trzema gumeczkami. Tak ją nazywamy. Uwielbiam napoje. Szczególnie kole. Nie, Fantę. Nie wiem, już wszystkie są dobre. I gotowe. Swoją drogą, jaki jest wasz ulubiony napój? Napiszcie w komentarzach. Chętnie poczytamy. Teraz potrzebujemy czterech patyczków. Zrobiłam wcześniej dwa otwory w patyczkach. Tutaj przyda się pomoc dorosłych. Szkoda, że nie stworzyłam pierwszego dyspozytorka. Nie wiem, czy byś chciał. A czemu? Bo pierwsze napoje gazowane były sprzedawane jako lekarstwa. Co? O nie, Su, złamałaś mi serce! Napoje w aptekach? Fuj! Dobra, potrzebujemy dwóch takich cylindrów. Każdy z nich składa się z 8 dysków z tektury. Chyba otworzę własną kawiarnię z napojami i lodami. Przyszlibyście do mojej kawiarni? Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Hej, marzycielu, przegapisz najlepszą część. Pora zainstalować silniczek. Przymocowuję tak, żeby zębatki były tuż przy tych małych szpulkach. Prawie skończyliśmy. Wkrótce mechanizm będzie gotowy. Jestem na czas! Podłączyłam silniczek do przełącznika i baterii, żeby dobrze działał. Przetestujmy to wreszcie! Dobra, chyba działa. Hurra! Teraz potrzebujemy nakrętki z dwoma otworami. Ta nakrętka przypomina mi, gdy robiliśmy poprzedni dyspozytor. Pamiętacie? Tylko, że tamten nie miał przycisków i nie przyjmował pieniędzy. Ale ta maszyna też ma swoje plusy, bo... Żadnych spoilerów! Niech sami zobaczą! A wy pamiętajcie o łapce w górę! Dzięki niej Su będzie budzić się w dobrym nastroju! Słyszałam, Samuś! Suzy! Wiem, co to jest! Naprawdę? Zaskocz mnie! To jest pompa, która będzie pompować napój przez rurki dzięki baterii! Teraz musimy połączyć nasz mechanizm lutownicą. Poproście tutaj o pomoc dorosłych. Ostrożnie. I już. Najtrudniejszy krok za nami. Sam gotowy na swoje eksperymenty? Jak zawsze. Teraz podłączamy rurkę do pompy. Ja to wytłumaczę. Śmiało. Podłączyliśmy pompę do silniczka. A gdy naciśniemy ten przycisk, napój będzie płynął. Dobrze, Samuś. A teraz... Voila! Wszystko jest na swoim miejscu. Ej, Su! Co teraz? Teraz będzie najciekawsza część. Zrobimy otwór na napój. Tutaj wkładamy rurkę. Kolejną? Ale to skomplikowane. A tutaj twój ulubiony napój. Ostatni krok. Zakrywamy przednią część. Uważajcie z gorącym klejem. Ostrożnie przyklejam. Czegoś brakuje. I hop. I wykończenie. Daszek. Zrobiliśmy niezły dyspozytorek. Jeśli chcecie obejrzeć więcej ciekawych prac, subskrybujcie nasz kanał. Tak, subskrybujcie i oglądajcie nowe filmiki. To wszystko na dziś. Do następnego.